Ewangelia według Jana, 12 rozdział, werset 3. Wtedy Maria wzięła flakon drogiego balsamu z prawdziwego nardu, namaściła Jezusowi nogi i wytarła je swoimi włosami. Zapach olejku napełnił cały dom. Ewangelia według Jana, 12 rozdział, 3 werset. Ten przykład Marii to jest przykład uwielbienia. Betania może oznaczać dom utrapienia lub dom odpowiedzi, ale obie te nazwy były prawdziwe w odniesieniu do domu, który był tam domem dla Pana Jezusa. Śmierć dotknęła ten dom, ale teraz po jego łaskawej i potężnej interwencji przez podniesienie Łazarza z martwych nastąpiła odpowiedź trzech serc. Służba Marty, radosna społeczność z Łazarzem, uwielbienie przez Marię. Być może najpiękniejszy przykład uwielbienia w Piśmie Świętym. To, co Maria przyniosła Panu Jezusowi, miało treść i było dobre. Funt maści. Było to czyste i było ofiarą z powodu wielkiego kosztu, jaki poniosła. Uhonorowała go, namaszczając go tą maścią. Nie w sposób formalny czy rutynowy. Maria była zaangażowana w to, co robiła. Wylała wszystko na niego i wytarła jego stopy swoimi włosami. To było wyjątkowe wyrażenie jej uczuć dla Pana Jezusa, dla niego. I ofiara z jej strony. Było to jednocześnie pełne bliskości i pełne czci. Maria nie odezwała się ani słowem, co było zupełnie stosowne dla kobiety w takim otoczeniu. Ale cały dom był wypełniony zapachem. Pięknym efektem tego, co ofiarowała. Jest to prawdopodobnie tyle, ile nasze umysły mogą przyjąć z uwielbienia w formie obrazu, ale bez wątpienia Duch Święty napisał to, aby pomóc nam w naszym uwielbieniu, czy to słyszalnym, czy cichym. Bycie w domu oznacza, że ma to szczególne zastosowanie do zgromadzenia, ale jeśli nasze uwielbienie jest takie, jak uwielbienie Marii, biblijne, prawdziwe, cenione, uległe, z serca, będzie miało również duchowy wpływ, gdziekolwiek jesteśmy, ponieważ Pan Jezus Chrystus będzie miał w nim przyjemność. Pamiętajmy jednak, że w nas będzie to tylko owoc tego, czego dokonał na krzyżu Pan Jezus Chrystus, który uczynił wszystko dla Boga i dla nas, bo tak przecież uczy nas Słowo Boże w Efezjan 5 rozdział 2. Werset. Wtedy Maria wzięła flakon drogiego balsamu. Jana 12:3.